Pierwsze konkursy były wyczytane wszystkie na polipiu. Nagrody to były wyczytane. Od razu tam wyczytali, bo i tu jak prowadzili konkursy, to też wyczytywali tak samo nagrody. Ale my tam mieli tylko raz na polipiu. A później już było na zalepiu. Boże, co my tu już ten dom za nim malowali. I przyjechał ojciec święty, to my talerze z łowcy namalowały na prezenty, żeby ojcu świętemu dać. Do dziś dnia jest 93 lata mam, ale mnie jeszcze to cieszy. Moja historia malowania trwa ponad 20 lat. Uczyłam się malować od mamy w dzieciństwie. Podglądałam, jak ona to robi, jak rysuje kwiatki, jak dobiera kolory i obecnie maluję sama. Do konkursu przystępuję od ponad 15 lat i również przystępuje moja córka. Razem do konkursu się przygotowujemy, czyli przygotowujemy miejsce do malowania, bielimy to. Bielimy przeważnie wapnem i emulsją, gdzie to mieszamy. I czyścimy szpachelką i szpachlujemy, malujemy również powierzchnie, żeby były czyste, białe, żeby stare malowanie nie było widoczne. To umoże być najgęściejszy, będzie bardziej klejny. No malowało się już wcześniej, dłuższy czas w mieszkaniu. Na polu się malowało na ostatku, bo jak zaburza, czy co to trzeba było malować później. Ja miałam stary dom, bo tu przecież był stary dom, ale we środku malowała. Pierwsze konkursy, to jeszcze miałam stary dom, no to malowałam na ścianach, pod obrazami, takie wiejce się malowało. Na zewnątrz nic się nie malowało z początku. Dopiero później wychodziło się studnie, stajnie, piwnice, to się później malowało. A z początku tylko w mieszkaniach. Chodźcie sobie. Dzisiejsza lekcja odbędzie się właśnie w muzeum, Muzeum Felicji Curyłowej, która jest naszą taką pierwszą, która rozpowszechniła malarstwo zalipiańskie w świecie. Jej dom właśnie został
został przekształcony na muzeum, aby poznać, jak dawniej malowano w Zalipiu. Zurłowa zrobiła bardzo dużo. Na słowa Zurłowy zrobili prąd, zrobili drogi, zrobili światło. To tylko zawdzięczać pani świętej pamięci Zurłowej. Chodziła Zurłowa po nas, po domach i zaglądała, co może się do roboty, coś zrobiła. Chodziła jak dyrektor nad każdą, jak to, to tu se może jeszcze zrobić, tam se może zrobić. Takie rozkazy dawała, zawdzięczał i niech z Bogiem odpoczywa, prosto do nieba niech idzie. Gdy poznamy dokładnie historię tego malarstwa, dowiemy się, skąd się ono wywodzi. Później na lekcji będziemy malować kwiaty, które tutaj podpatrzycie, zaobserwujecie i spróbujemy swoich sił w malarstwie. W tym roku odbędzie się 51. konkurs na malowaną chatę, gdzie panie zalipianki zdobią własne domy. Co roku zdrapują stare malowanie, co roku odnawiają nowe malowanie i co roku każda malarka stara się wymalować co innego. Komisja etnografów chodzi i ocenia pracę zalipianek. Najpierw oczyszczam miejsce, na którym będę malować, czyli zdrapuję stare malowanie z poprzedniego roku. Szpachelką to wszystko drapię. Potem zabielam, żeby było czysto i przystępuję do malowania. Najpierw maluję kolorowe plamy w kształcie kwiatów. Łączę je w całość liśćmi, a następnie cieniuję, czyli nadaję kształt wyrazisty kwiatom. I bukiet jest gotowy. Farby, takie proszki, pędzle z krówskiego ogona. To się robiło samemu, pędzelki, farba rozrabiała się mlekiem, rozrabiała się, lepiej się trzymało i zwykła farba kolorowa, proszkowa była, ale to było słabe. Dopiero później przyszły dopiero te lepsze farby, które nie zmywały się i nie pełzły tak. Ile ja się uchodziła, ile ja umalowałam. Panie, to nie pomieści się w głowie, jak gorąco temu te Matce Boskiej dziękować za to, że ja zostałam sama. Dwie krówkunie, dwa. Jak trzeba było robić, to się trzeba było zaprząc, trowy se usić, kujmy, bo dziadek nie widzieli. No i wiedzmy ich brała na wóz, to my trzymali kunie na polu.
Dzisiaj na lekcji będziemy malować zalipiańskie kwiaty. Czy malowanki, które malujemy współcześnie, zawsze w ten sposób wyglądały, czy różnią się od tych dawniejszych? Malowanki, które malujemy współcześnie, nie wyglądały tak kiedyś. Kiedyś one były biało-czarne, dlatego, bo nie było kolorowych farb, a poza tym zaczęło się od tego, że były tylko malowane na piecach i w ogóle na kominach, a teraz są wszędzie w Zalipiu. Co odbywa się co roku w Zalipiu? W najbliższym czasie naszej się odbędzie się konkurs malowanej chaty. Kto rozsławił w świecie malarstwo zalipiańskie? Jedną z malarek była Felicja Cyrułowa i to ona rozsławiła Zalipie. Bardzo ładnie dziewczynki, Natalia, pięknie ten kwiatuszek później połączyć listkami. Również Ewelinka, pięknie. Justyna też, widzę, że już dużo namalowałaś. Czy w waszych domach jest zwyczaj malowania kwiatów? W moim domu jest zwyczaj malowania kwiatów, a nauczyłam się malować od mojej mamy i od babci. Bardzo mi się podoba malowanie kwiatów i chciałabym tą tradycję poprowadzić jak najdłużej. W jaki sposób najczęściej przedstawiane są malowanki zalipiańskie? Larki układają kompozycje swoje w rodzajach szlaków, bukietów w wazonach i przeplatanek. Każdy kwiatek musi być ułożony w stosunku do kartki, do koloru kartki oraz także do kształtu kartki. Albo jak się maluje na różnych rzeczach, to musi być też dopasowane, żeby było dobrze. Kwiaty maluję od 7 roku życia. Biorę udział w konkursie Malowana Chata. Kwiaty nauczyłam się malować od mamy i od babci. W wolnych chwilach też czasami maluję. W konkursie biorę udział już 5 lat, a kwiaty maluję od 7 roku życia. Interesuję się też robieniem kwiatów z bibuły. Malowanie rozpoczęła moja babcia, a tradycja przechodzi z pokolenia na pokolenie. Uczniowie chętnie poznają sztukę ludową Zalipia, uczestniczą w konkursach Malowana Chata, poznają przede wszystkim tradycje malowania w swoich domach, a także w szkole są organizowane kółka plastyczne, do których przychodzą zarówno dziewczęta, jak i chłopcy i próbują swoich sił poprzez swoje pierwsze malowanki, naśladują już dorosłe malarki, również wyszukują swoje wzory. Zdarzają się bardzo oryginalne kompozycje kwiatowe, które uczniowie wykonują i corocznie przystępujemy do konkursu Malowana Chata. Malowałam w dzieciństwie kwiatki, które były niekształtne, nierówne, niesymetryczne bukiety, a obecnie jest to bardziej wyraziste, symetryczne, równe. Wzory kwiatowe są bardziej rozwinięte, mają więcej kwiatów wymyślonych, jak również podpatrzonych z środowiska, czyli z pola, z ogródka. I te kwiaty, bukiety są takie kształtne. Ja mam tu po sobie pamiątkę dobrą, Beatka. Bardzo ma elektrykę dobrą do malowania.
na studole, o, to są jej malowania. Ona maluje i ma smykałkę dobrą do malowania. Do konkursu tegorocznego przygotowałam studnię, piwnicę oraz gospodarczy budynek, a córka przygotowała ścianę budynku mieszkalnego. Razem z córką czekamy z niecierpliwością na przybycie komisji i ocenę naszej pracy. Tym szkole malowania, czy pani Wandy, czy o taki jeszcze zalipiańskie. Fajnie, ona ma swój styl i nie można tego zidentyfikować z niczym innym. Na pewno się nie pomyli z innym. Tego. Ale pierwszy raz? Jeszcze ciepło, jeszcze farba, jeszcze ciepło. Maluję dużo rysunków, tak samo szkice i w ogóle. Wiele lat. W którym roku to pani malowała, pani Gdańska? W latach 80. Za 20 lat byli. Za 20. Po zdjęciach bym może znalazł, jakby tak, się tak, uparł. No na pewno, na pewno. Pani... Teraz jak ja już mam 89 lat, to... No. To studnie bym malowała mnie. No właśnie, aż ciężko sobie wyobrazić. Muchy ci stroją. Ciągle coś, nie? Te wzory na królikarni mi się szalenie podobają, takie są pełne. Ja akurat tego roku taki... najbardziej Buda się podoba. Nie wiem czemu, Buda ale... Też. Buda też jest ale piękna. To mi się najbardziej podoba, że to... Sobie Budę zrobiła. Ale popatrz na to, jakie no. Jest piękne. Opony i studnie, tak? Tak. Malowała Patrycja. Tak. Natomiast garaż, pia Buda i drzewo pani. I tam są jeszcze takie deseczki malowane. Tak, tak, to na studni. Zaproszenie na niedzielę. O, dziękuję ślicznie. Obrazek. Chyba w Zalipiu malowany. Jedno z drugim i też jeszcze inny styl, jeszcze jest taki bardzo. Pani w kolorystyce podobnej malują, ale... Proszę panią, teraz...